Cześć, manko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 16, czy tam 17 odcinku Karerą, Szombierkami, Bytom. Jest to ostatni odcinek trzeciego sezonu, a ten trzeci sezon kończyłem meczem grywalnym z Gwarkiem Tarnowskiej Góry, meczem z Lechią Tomaszów Mazowiecki, symulacją z Górnikiem Konin, meczem z Kotwicą Kołobrzeg, meczem grywalnym, symulacją z Pogonią Siedlce, meczem z Ślęzą Wrocław, też symulowanym. No i pomimo tego, że to jest mecz na wyjeździe, to także z Pelikanem Łowicz sobie przesymulujemy. Od razu z buta lecimy do meczu z Gwarkiem Tarnowskiej Góry. Są tu, jakby nie patrzeć, jakieś tam minimalne derby Śląska, że tylko zobaczę, jak tutaj wygląda sytuacja. A może zrobimy coś w stylu, że Przybyszowski sobie zagra na skrzydle, tutaj sobie wejdzie Hilbrych. To ojejku, zapomniałem, że kurczę nie idzie tutaj w tym menu akurat zmieniać. Hilbrych sobie wejdzie. Dobra, coś w tym stylu, czyli nas młody Brazylijczyk sobie zadebiutuje na napastniku. No i co, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić was na skrót tego spotkania. Akcja Gwarku, Jarka tutaj zdążył podać do Oziębały. Oziębało uderzenie, ale chodziutko łapie to bez jakichkolwiek problemów. No i tutaj ładny zwód i podanie na skrzydło do Jarki. Ale tutaj Zawodziński. Oj, jak się pobawił teraz niepotrzebnie w polu karnym. Wybijcie to, no i po zamieszaniu Śliwa strzeli pierwszą bramkę w tym odcinku. Wojciechowski, Beluli. Tutaj ładna wymiana. Będzie uderzenie na bliższy słupek i mamy słupek. No i tu Wojciechowski przyjmuje podanie do Dasbeloliego. Dasbeloli obok słupka. Diasbeloli, przepraszam na emocje, ale co jest miała faktu, że on nie trafił w 100% sytuacji. No lewa noga. Ale Diasbeloli przyjmuje. Tu już podanie prostopadłe. Oj, Wojciechowski pięknie przyjmuje i po ziemi delikatnie, na spokojnie doprowadzają Szombierki do wyrównania. Akcja Gwarka. Tu już podanie prostopadłe. Kareta przyjmuje. Oj, Drewniowski, fatalne podanie. Odebrać im piłkę poproszę. Oj, niebezpieczny Oziębała, to jest bramka. Chodziutko, wybij to w ostatnim momencie, Kabaciński. No i koniec pierwszego spotkania grywalnego w dzisiejszym odcinku. 1-1. No, gdybyśmy wykorzystali wszystkie sytuacje, jakie się nadarzyły w tym spotkaniu, to nawet moglibyśmy wygrać to spotkanie, ale no, sam mecz nie był zły. Lecimy dalej. Konrad Gliniak ma stosunkowo dużą ocenę ogólną, bo między 55 a 69 i potencjał też bardzo duży, więc ten zawodnik no już na pewno wyląduje w naszym zespole, tylko jeszcze raczej nie w tym sezonie, ponieważ no te rozbieżności między oceną ogólną a potencjałem są zbyt duże. O kurde, ale ten ma, będzie mieć naprawdę bardzo, bardzo duży overall i on może nawet pójść do pierwszego składu. Rodrigo Bastos Dominguez, prawy pomocnik, no potencjał nie jest najwyższy, ale ocena ogólna jak najbardziej. Ale jeszcze mamy comiesięczny raport zwiadowczy. Tutaj tak patrzę na potencjał i ten jest genialny. Zobaczcie, zresztą także bramkarz. Dobra, reszta jest jakaś randomowa. W sumie Pawłowski i tak nie ma jakichś niesamowitych liczb, więc sobie damy w symulacjach, żeby ten Brazylijczyk sobie grał. I Hilbrychtowi, bo też jest młodym zawodnikiem. Aczkolwiek zagramy w następnym spotkaniu, więc w sumie ta moja... Te moje zmiany są bez sensu, bo jednak lepiej mi się grało Przybyszewskim, aczkolwiek może zdam mu szansę jeszcze raz zagrać na tej szpicy. Dobra, ostatni mecz na szpicy z tą Lechią, jeżeli teraz nie zagra dobrze, no to już w tym sezonie będzie grać albo w środku pomocy, albo będzie wchodził po prostu z ławki. Tymczasem zapraszam na skrót. Minuta 8, rzut rożny dla Szombierek. Będzie dośrodkowanie uderzenie Wojciechowskiego, ale no to uderzenie było po prostu za słabe, aby zaskoczyć bramkarza. Ale tu już przejęcie Brazylijczyka, podanie do środka, ale tam był faulowany, ale tu jeszcze szybkie podanie do Przybyszewskiego prosto bramkarza. Hilbrycht, podanie do Diasa Beloli. Dias Beloli traci, ale czy odbierze? Odebrał, będzie jeszcze uderzenie, ale prosto, czy może nie prosto bramkarza, no po prostu genialnie interweniuje bramkarz Lechi. No, gdyby nie ono, to już spokojnie mogło być 2-0. Diaz Beloli jeszcze poczekał z podaniem. Węgliński oddaje piłkę, ale tu był spalony. Nie było spalonego, ależ cudowną, ciekawą i efektowną bramkę strzelił w debiucie, a czy nie w debiucie, debiutancką bramkę oczywiście, nasz Brazylijczyk. Myślałem, że był spalony, a okazało się, że to była naprawdę świetna akcja. No genialnie wykończył, no. Pobawił się jak na fawelach w Brazylii, w Rio. I Diaz Beloli w naszej historii, naszej serii jest chyba pierwszym obcokrajowcem, który zdobył bramkę, więc... Także ciekawe wyróżnienie na pewno. No i będzie rzut rożny dla Lechi Tomaszów Mazowiecki. 45 minuta. Co z tego wyjdzie? I oby nie bramka. Aha.
No i niestety Zawodziński strzelił bramkę, ale nie poprawił swojego dorobku strzeleckiego, ponieważ strzelił bramkę samobójczą. Diaz Belloli będzie mieć okazję, aby strzelić swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Potężna bomba, ale prost bramkarza. Okej, dobra, zróbmy tak, że jednak wróci sobie na szpicę Przybyszewski. Tutaj będzie Pawłowski, bo to póki co do tej pory najlepiej wychodziło. A tymczasem Lechia ma kolejny rzut wolny. Mam nadzieję, że nie wyjdzie taki rak jak ostatnio. Drewniowski. Hilbricht, Węgliński, podanie do Pawłowskiego, ten sobie przyjmie piłkę, ma trochę miejsca. Pawłowski, uderzenie na siłę, ale tutaj dobitka, ale kolejne zablokowane uderzenie, no. Zawodziński do Przybyszewskiego, Przybyszewski wychodzi, dostaje genialną piłkę, no ma trochę miejsca, tylko żeby teraz to trafić, Przybyszewski z całej siły, no nie dał żadnych szans bramkarzowi Lechi. No i mamy 2-1. Przybyszewski przyjmuje. Po raz kolejny, no on udowadnia, że na tej szpicy czuje się najlepiej niż na skrzydle. No i też liczby o tym świadczą, bo no, ma najwięcej strzelonych bramek w klubie. Pawłowski, tutaj troszeczkę miejsca ma, dostał Wojciechowski. Tu jeszcze podanie do gołu do Zawodzińskiego, ten się wycofa, podanie do tyłu. Tutaj przypuszczona piłka, Hilbricht, uderzenie z dystansu. Boże, co za piękne uderzenie, no po prostu zerwał pajęczynę z 20 iluś tam metrów. Genialne uderzenie, to trzeba zobaczyć jeszcze raz. Uderzenie z pierwszej piłki, no niczym w FIFA 19. Piękne, piękne, piękne. No i Przybyszewski dostaje piłkę. Czy zdąży? Zdąży! I w ostatnim momencie wpakował tą piłkę do siatki. Takim szczurkiem trochę posłał tą piłkę do siatki. No obrońcy nie popisali i w sumie bramkarz tak mógł wcześniej wychodzić. No i co? Ostatecznie 4-1. No i koniec tego spotkania, 4-1, przez długi czas nasi chłopaki nie potrafili się rozstrzelać, dopiero w ostatnich 15 minutach ta nasza szombierkowska armata wystrzeliła 3 razy aż, no i ostatecznie mamy wynik 4-1. Okej, następny mecz symulacyjny, ale tutaj prawie wszyscy są zmęczeni, więc sobie no, zrobimy jakieś zmiany, damy pograć tym piłkarzom, no, którzy ostatnio nie mieli jakby okazji zagrać i się pokazać z dobrej strony. A damy jeszcze temu Stępniowskiemu zagrać, bo był pierwszym bramkarzem w poprzednim sezonie, ale że chodziutko się rozwija w tak fajnym tempie, no to nie miał szansy zagrać. No i gramy z Górnikiem Konin, czyli bodajże z jedną gorszych zespołów trzeciej ligi, więc mam nadzieję, że pomimo słabszego składu uda się wygrać. No i tak też się stało, 3-0. Okej, okay, następny mecz z Kotwicą Kołobrzeg, czyli jak przed chwilą sprawdziłem, z ostatnią drużyną w tabeli i to mając dosyć stosunkowo dużą stratę do przedostatniego miejsca. Musiałem także zrobić kilka zmian, ponieważ nie wszyscy byli wypoczęci tak do końca, no skład dosyć eksperymentalny można powiedzieć. Jest tutaj kilka zmian, ale też no, głównie w środku pola, no taki środek pola jeszcze sobie nie przypominam, żeby razem grał w jakimkolwiek spotkaniu. Na ataku też Papis, obrona chyba bez zmian. A dobra, dajmy temu Zapiórowi też pobronić. No i okej, kilka zmian w składzie jest na ten ostatni mecz grywalny w dzisiejszym odcinku. Potem cała reszta symulacja oraz podsumowanie sezonu. No i tam oczywiście prezentacja tabel, strzelców i tak dalej, i tak dalej. Czyli same nudy. Papis, tu powinien do Krzykawskiego uderzenie mocne, ale niestety nad poprzeczką. Papis tutaj świetnie się utrzymał. Papis dostaje podanie, czy będzie jakiś lobik, ale czy ta piłka dojdzie? Niestety w ostatnim momencie została wybita. Ale tu jeszcze Papis, będzie uderzenie i po raz kolejny blokada. Choć Papis znowu przejmuje i znowu uderzenie i tym razem słupek. Może Ptak dobije, ten też zablokowany. No jeju, co tu się stało? To w tej akcji już 5 razy bramka mogła paść. Szałek, tu podanie do Zawodzińskiego, dostaje piłkę, przyjął sobie uderzenie, wow. Tutaj podanie do Szałka, Szałek do Zawodzińskiego, do tyłu do Papisa, Papis oddaje mu piłkę, no i to już może być 1-0, niestety Górski broni. Papis do Krzykawskiego, Krzykawski odbiera sobie sam piłkę. Co ja teraz powiedziałem, nie mam pojęcia. Krzykawski uderzenie, prosto bramkarza. Odbiera sobie sam piłkę. Okej, okay, ładne przejęcie. Tu już jest podanie do Zawodzińskiego. Ten ma trochę miejsca, Zawodziński! Znowu obok słupka. No i tu już podaje na skrzydło Kotwica Kołobrzeg na wysokość naszego pola karnego i niepotrzebnie to klikom odbiór będzie dośrodkowanie i Drewnowski w ostatnim momencie odbiera. Okej, okay, Papis dostaje piłkę, uderzenie na
bliższy słupek, w sumie miał być uderzenie na bliższy słupek, wyszło środek bramki, no i bramkarz bez jakichkolwiek problemów broni to uderzenie. Diaz Belloli wychodzi tutaj na pozycję, podanie do Papisa, no i to powinno być wykończenie. Boże, co ten chłopak robi? Jak w pierwszym sezonie on był jeszcze zajebisty, no to tutaj w tej trzeciej lidze, a przecież raz druga, no to wydaje mi się, że on już nie nadaje się do Sząbierek. Cezarek na środkowy pomocnik cały czas się utrzymuje i będzie uderzenie i broni bramkarz po raz kolejny. No i koniec tego spotkania z ostatnią drużyną w tabeli, przypominam, 0-0, graliśmy dość rezerwowym składem, w sumie ponad połowa zawodników to nie była z pierwszej jedenastki, no ale tu udowania jak Przybyszewski, czy Pawłowski, czy chociażby Wojciechowski w środku pola są naprawdę ważnymi postaciami w Sząbierkach i założę się, że gdyby oni byli na boisku, no to ten wynik na pewno nie byłby bezbramkowy. No i cóż, okej. No i cóż, przed nami ostatnie trzy mecze i te wszystkie trzy mecze sobie przesymulujemy. Pierwszy z Pogoń Siedlce, no i tutaj no, 4-1, Zawodziński, 3 bramki i może przez tego hat-tricka wyprzedzi już Przybyszewskiego w klasyfikacji strzelców trzeciej ligi, zaraz zobaczymy. Tak, Zawodziński o jedną prześcignął Przybyszewskiego, więc chłopaki będą na pewno walczyć o koronę króla strzelców. Mecz ze Ślęzą Wrocław, o, tutaj 5 zawodników Ślęzy nie może zagrać z nami, no to raczej powinniśmy to wygrać. Jeszcze kontuzja, Korytka w pierwszych minutach, no i 3-0, Przybyszewski wyrównał się Zawodziński, no i zobaczymy, który z nich zdobędzie koronę króla strzelców. Dobra, podmęczony ten skład, ale już trudno, no, niech zagrają chłopaki, jak coś to się zamieni. Ja pierdolę. Teraz pytanie, na czym się zakończyło, nie? Wkurza mnie takie coś, naprawdę, i to bardzo. Jest 22.05 w tym momencie. 22.01, więc raczej większych zmian nie powinno być. No, przesymuluję to szybko. Załóżmy, że tamte wyniki już były. No i czy wywali po raz kolejny? Czekajcie, zobaczymy. Fifowy eksperyment. O, teraz działa, nie? Śmieszne to jest, kurde, naprawdę. A, przegraliśmy, trudno. Jeszcze tam zmian nie zrobiłem chyba. Zobaczymy, jak wyglądają statystyki zawodnika. No, Przybyszewski 23 bramki, Zawodziński. Szkoda tego hat-tricka, naprawdę. Okej, okay, kilku juniorów już jest dostępnych i chcę sprawdzić, czy jest jakiś naprawdę jakiś kozak, jeżeli chodzi o potencjał, czy o overall. No takiego osobiście nie widzę, no póki co Lukasz Ciunta wygląda najlepiej, a z tych zablokowanych, no to ten. Dominguez najlepiej póki co, ale Bartosz Kraśnicki także, no ale to jest kolejny bramkarz. Okej, okay, tak wygląda tabela trzeciej ligi, udało się awansować z 90 punktami, 28 zwycięstw, 6 remisów i tylko 4 porażki, także 4 miał Kurnik Polkowice, ale tych remisów mieli zdecydowanie więcej niż my, ale razem z nami także awansuje KKS Kalisz oraz Polonia Warszawa do ligi drugiej. Spadają Legionowia, Górnik Konin, Kotwica Kołobrzeg oraz Mieszko Gniezno. No i pora zobaczyć, jak to jest w innych ligach polskich. W Ekstraklasie mistrzem Polski został Lech Poznań, 73 punkty. Choć w sumie nie wiadomo, bo tutaj bodajże jest podział tabeli, ale tutaj tego nie widać, więc w sumie nie warto się o tym opierać w 100%, aczkolwiek wydaje mi się, że Odra Opole na pewno spadnie. Pytanie, czy Górnik, czy Termalika, czy Krakowia, no to zobaczymy w przyszłym sezonie. A kto awansuje do Ekstraklasy? Arka Gdynia wraca po bodajże 2 sezonach, czy po jednym, oraz GKS Tychy. Do drugiej ligi spada GKS Bełchatów, Wigry Suwałki oraz Elana Toruń, Olimpia Grudziądz w barażach zagra z Ruchem Chorzów, ale do pierwszej ligi na pewno awansuje Skra Częstochowa, Stal Mielec oraz Radomiak Radom. W drugiej lidze Sząbierki na pewno je zagrają z Błękitnymi Stargard, z Rowem Rybnik, Kresową Rzeszów oraz Siarką Tarnobrzeg. No tutaj wiadoma sytuacja, ale kto awansuje z czwartej? Sokół Ostróda, Sokół Kleczew, nauczyłem się, Unia Oświęcim oraz Polonia Środa Wielkopolska. Z czwartej ligi chyba 3 zespoły spadały, czyli Stilon, Wisła Puławy oraz Olimpia Zambrów. A do czwartej awansuje Górnik Wałbrzych, Zawisza Bydgoszcz i Stal Bielsko-Biała.
Jeszcze szybko wam pokażę raport dotyczący składu. No i cóż, myślę o takim rozwiązaniu w następnym sezonie, że po prostu sprzedawać tych zawodników do klubów, które są po prostu wyżej w lidze od nas, bo tu byśmy zachowali jakiś realizm, ale z drugiej strony sobie myślę, że i tak ta kariera jest mało realna, ponieważ no, ściąganie zawodników, którzy po prostu są lepsi od naszego zespołu, od naszego klubu, za darmo praktycznie, to też do końca nie jest realną opcją. Aczkolwiek pomyślę o tym rozwiązaniem. Nasi juniorzy tutaj tak średnio, zaraz zobaczymy jak sobie poradzili ci juniorzy na wypożyczeniu. Tutaj Dawid Przybyszewski plus 5. No ten człowiek jest naprawdę niesamowity, najlepiej wydane 130 tysięcy w mojej karierze w FIFA. No i co, nie wiem co tam dalej wam mówić, żeby to jakoś leciało i żeby dobić do tych 10 minut. Jakub Konaszczuk, może nie za wysoki overall, ale naprawdę też bardzo fajnie grał. Oczywiście w następnym sezonie z kilkoma zawodnikami się po prostu rozstaniemy. I wydaje mi się, że ta druga liga też nie będzie zbyt trudna, patrząc na to, że mam takiego Jana Pawłowskiego na przykład w składzie 66 overalla. I teraz pora zobaczyć jak ci na wypożyczeniach. Tutaj Rzepicki w Podbeskidziu nic, Rogala w Polonii Bytom plus 5, więc w sumie spoko, jakie ma statystyki. Dosyć średnie, więc go wyślę wypożyczenie pewnie jeszcze raz. Mateusz Tomaszewski w Rowie plus 1, no i to by było tyle z wypożyczeń. Na pewno w przyszłym sezonie wypożyczymy kilku piłkarzy więcej. Ja chciałbym też jakiegoś prawego obrońcy spróbować, bo jednak Cybul niezły, ale oczywiście kogoś lepszego udałoby się pewnie sprowadzić. No tak, reszta pozycji jest stosunkowo dobrze obsadzona. No Jakub tak ma już 59, to na start nowego sezonu już te 60 wydaje mi się, że będzie. A tymczasem dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało, koniecznie zostaw lajka, suba z dzwoneczkiem, jeżeli tego jeszcze nie robisz. Widzimy się w następnym, czwartym sezonie. Tymczasem żegnam się z wami, do zobaczenia, cześć i pa!